Cześć wam, z tej strony Kurczaj, witam was w kolejnej serii, tym razem solowej z Don't Starve. Z Don't Starve Shipwreck dokładnie, będziemy grali sobie na nowym update'cie Homes i Home, to jest jeden z powodów, dla których nagrywam tą serię. Właśnie na tym update'cie grałem tylko podczas live'a jednego chyba. No i tak, trzeba potestować to więcej, nie? Kolejnym powodem jest to, że ostatnio moja seria z Shipwrecka zakończyła się tak, że nie pokazałem wam jej zakończenia, bo w sumie mógłbym kontynuować, ale jakoś mi się nie chce grać już na tym save'ie. I tam byliśmy bardzo blisko odblokowania Woodlexa, to jest kolejny powód. Bo będziemy grać Woodlexem. Shipwrecked poprosimy, charakter. Jest tu nasz pirat. Może sobie wykrywać skarby, ma na start swoją łódkę. W ogóle jaką śmieszną ma czapkę, tam widzicie tą rybę? Wygląda trochę jak ten, tygrysi. Jak on się nazywa? Rekin tygrysi, no. No jest piratem, okej, okay, apply. Co, my tu jeszcze chcemy coś pozmieniać? Nie. Woodlexem jeszcze nie grałem. A w tym on ogólnie traci psychikę, jeśli jest na lądzie. Musi być cały czas na wodzie, bo wtedy mniej traci tej psychiki po prostu. A w tym update'cie najnowszym doszło to, że mamy po prostu możliwość zbudowania po części przynajmniej bazy na wodzie. I to jest spoko opcja właśnie, żeby pograć Woodlexem. Tak się wszystko to, wiecie, skupia. Tutaj odblokowaliśmy Woodlexa, Woodlexem jeszcze nie grałem. Nowy update, który pozwala mu tam trochę lepiej działać w tym Shipwreckcie. A czemu nie? Czemu nie? No i plus też dawno nie było takiej serii, gdzie właśnie sam bym sobie z wami gadał i chyba zatraciłem tą umiejętność, jeśli kiedykolwiek ją miałem. Że jako tako potrafię się tam... Co mi spadasz? Porozumieć i gadać sam z siebie, a nie tak tylko, że z chłopakami, bo z chłopakami cały czas tutaj jest seria. Teraz z Fishem, z Wesłów, bracia Wesolec, co mi się spodobało, dosyć widziałem. Mamy czwartkowe live'y cały czas po prostu razem gadam, a tak chciałem sobie też sam coś nagrać, kiedy mam po prostu chwilę, nikogo jeszcze nie ma tam gdzieś na TeamSpeak'a i tak dalej. Już sobie popykamy, ale piękny tutaj widoczek, sobie leżymy. Dzień dobry. Ale ma śmieszny dźwięk chodzenia, jak widzicie, psika no spada, to jest 5 minut aż. Mamy czapkę, to do mnie dzwoni. Nie. Nie teraz, zawsze, cały dzień cisza, a teraz jak już zacząłem coś robić, to nagle ktoś do mnie dzwoni. Możemy sobie zrobić wędkę, znaczy wędkę, łódkę naszą od razu, która ma nieskończenie szczelania poza tym, bo ma tutaj konono. I startujemy z tymi przedmiotami, to jest całkiem spoko. Dobra, nasza czapka pozwala nam odkrywać skarby. Może już jakieś odkryliśmy. O kurde, nawet spory. Patrzcie, tutaj są dwa obok siebie. Tutaj jest jeden przy wodzie od razu, to jest dobry pomysł. To jest drugi przy wodzie, trzeci przy wodzie, to jest spoko. Bo jego tą łódką możemy niszczyć, wykopywać tak jakby te skarby, nie niszczyć. I zwyczajnie nam to prościej wtedy się otwiera, nie musimy robić, wiecie, science machine'y. I nie musimy tam craftować łopatki, nie? Ale także spoko opcja. Dobrze wiedzieć takie rzeczy, jak już się gram. Dobra. Trzeba też zbierać często te seashelle, jak jesteśmy na lądzie, bo jak widzicie, ile my już gramy. Nie wiem, parę minutek. Tak, gadam, nawet nie minutę pewnie. A już mamy tak bardzo ściągniętą psychę, że sobie podniosę tu jedną. O to wrócimy, bo jak na razie nie mogę chyba zrobić młotka. Mógłbym, tylko potrzebuję kamieni. A chyba ich nie będę miał. Tak mi się coś zdaje na razie. Tak, że po prostu wykopiemy te pikalowo drewno. I każdy norwik, a w sumie patyki też by się przydało pozbierać. Ta wyspa nie będzie pewnie jakaś duża, więc ją sobie tutaj tak pooramy, ile będzie można. Dobra, mamy kamienie, tu mamy kamień taki duży, mamy flincika. Jeszcze tak z jeden flincik by się tu przydał. Byśmy mogli to wykopać, mielibyśmy już kamyczek kolejny. Dobra, tu mamy kamyczek, okej. No, tu mamy kolejny kamień, ale kamyczka małego nie znajdziemy. Ile, bo mi dzwonił cały czas. Dobra. O, jest dżungla nawet. Dobra, czyli mamy tak. Mamy teraz już na flincik, żeby zrobić sobie keyfall. Później będziemy mogli zrobić młotek. Dobra. To warto zrobić. Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośna. Typowe, w Shipwreckcie jest tak głośna muzyka, nie wiem czemu. Ja on tutaj gra o wiele częściej niż na przykład w Reign of Giants czy tam w Together. Czy to w podstawowej wersji, jeśli ktoś jeszcze gra nadal, ale to bym się zdziwił dosyć. Dobra, no i postaram się ten młotek zrobić, bo to jest jednak naprawianie do łódki, trochę desek i tak dalej. Także to jest spoko opcja. Dobra, mogę już. Okej. Bierzmy sobie trochę więcej trawy. Tyk. Ale on śmiesznie chodzi, naprawdę taki dźwięk dziwny jest. Drewienko. Drewienko. To najważniejsze oczywiście, naprawianie do łódki. Tyk. Tu powinna być deska chyba. A nie, też drewienko. Płaskie tam jakieś, ale no, to będzie drewno. I jak chcecie, dobra. Może weźmy sobie siekierkę do rączki. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy kwiatków trochę, może ja sobie poniszczę, znaczy pozbieram te kwiatki. No to rzeczywiście ogromna ta wyspa. No dobra, to jest startowa, więc spoko. To mi się akurat podoba, że nie jest jakaś duża.
Bo tu byśmy i tak wiele rzeczy nie znaleźli ciekawych. Mamy pustą butelkę na wodzie, dobra. Tu byśmy wiele rzeczy ciekawych nie znaleźli, a tak to przynajmniej się szybko stąd wydostaniemy na kolejną wyspę i będziemy już robić co trzeba, że tak powiem. Jeszcze to duże drzewo sobie zetnę. Nie ma łopatyków tutaj. No, następne narzędzie będę musiał coś wymyślić, żeby je zrobić. Mam węża. Dobra. Odejść? Ktoś wolniej zaatakował. Dobra, mam mięso, ale pewnie nie mam miejsca na nie. Tego, dobra, to posadzimy. Okej. To zaraz, w którą stronę mamy najbliższy skarb? W tamtą stronę, a później w dół są dwa skarby i jeszcze jeden, bo tutaj mamy tylko jeden w lewą stronę, dobra. Zbudujmy sobie tutaj może łódeczki. My tu wszystko już wyrobaliśmy, chyba tak. Dobra. Silex, to jest specjalna łódka, która jest tylko dla Woodlexa. Widzicie, ma 500 wytrzymałości, jest trochę wolna, ale daje radę, no i plus możemy strzelać, patrzcie. Ty! Oj! Zrypałem. No ale patrzcie, możemy sobie strzelać w nieskończoność, zbierać te rzeczy. Nie będę tego na razie robił, bo no... Nie mam lodóweczki oczywiście. Oczywiście może nam nie sprzyja, ale widzicie, psychika już na mnie spada, co jest ok. Jak będzie jak najszybciej trzeba zrobić tą bazę na wodzie, żeby to jakoś przeżyć tam w te noce i tak dalej, bo jeśli będziemy tam siedzieć, deszcz będzie padał i tak dalej, to będziemy mieli naprawdę spory problem. Nie wiem, czy powinieneś też tą czapkę tak nosić w Woodlex cały czas, ale na razie ją zostawimy, póki tam zwiedzamy mapę, bo to się będzie odkrywało tak na bieżąco. To dobrze płynę? To jest jakaś wyspa. Dobra, tutaj pewnie będzie pierwsze to. Z tą wyspą połączone, tak. Okej, tu znaleźliśmy jakiegoś szkieletora. Na razie to zostawię, bo tam widzę, że nie ma jakichś super fajnych rzeczy, ale... Mniejsza z tym. To jakieś malutkie przejście. Jakie dziwne, co jest? What? Dobra. I czy ja tutaj mam zasięg? To jest w ogóle kolejny trupek. To chyba będzie ta wyspa z trupkami. Dobra. Aj, patrzcie, jak fajnie. Dobra, chodźcie węże. Cie. Płoń. Jakiś mak. Dobra. Czy ja was obudzę teraz? Dobra, dablony sobie weźmiemy, bo reszta nie jest mi potrzebna. O, nie trafił mi, okej. Okay. Tam jest ryba piła. Tego co widziałem. Nie, to była normalna, tylko cień jakoś śmiesznie zawirował w głowie. Coś tutaj zjadły te wężychy. A macie gnoje. Nie giną. Dobra, wiecie co? Zostaniemy może tutaj na tej wyspie, bo widzę, że ona jest ta z tymi trupkami. O, kormoran. I rołę zostawił, ale dobra, na razie tym nie będę zajmował. Czyżby umarły wężuchy? Tak, spaliły się, patrzcie. Nie masz miejsca. Chwila. Okej, to jest 10 głodu i 10 zdrowia, czyli mogę to na razie zjeść. To mi nie będzie takie potrzebne, kwiatki mi nie będą potrzebne. Ale już nie mamy 10 psychiki, no nie. Może to sobie zostawimy tutaj już gdzieś. Tak będzie leżeć, to bez sensu, a i tak pewnie nie będziemy z tego korzystać, to chociaż może zostawimy na jakąś króliczkę. Znaczy króliczkę. Widzicie, za dużo grania w tej innej wersji. Na krabika. Tańczujemy krabika. Dobra, to były dwa trupki jak na razie. Szardziki, jakbym potrzebował, to pamiętajcie, przypomnijcie mi, jak kiedyś będę szukał szardów, że są na tej wyspie. Bunt szardów oczywiście. Ten dźwięk jest śmieszny, taki trochę creepy, ale... Mimo wszystko spoko. Dobra, może gdzieś sobie takie miejsce wybierzmy, żeby coś jeszcze zebrać w nocy, a nie tylko ją tak zmarnować. Okej, mamy świnie. Mamy świnie! Dałbym to ognisko tutaj. Może mi nie zgaśnie. Mam nadzieję, że nie. Ale spada mu psychika. I ja w nocy to jest przesrane, naprawdę. Jeszcze jak będzie deszcz padał, czy coś, jakieś potwory. Koniec świata. Patrzcie, jeszcze byliśmy mokrzy. O, shit. No to może być ciężko z utrzymaniem psychiki na nim. A co my tu mamy? Balfin Palace. Okej. Okay. Będziemy sobie chcieli też je przebudować, jak już będziemy robić bazę gdzieś tak blisko niej, bardziej. Tutaj mamy chyba rafę na dole. Tam jest taki kawałek jaśniejszej wody, jakby. Będę jeszcze sobie te balfiny przebudować, bo no wiadomo, zawsze mogą je ochronić. To się jak świnki, tylko że tutaj świnki na naszej brechcie są bardziej takie dzikie. Co za zero tu jest? Nie wiem. Aha, bo to pewnie zostało mi od mokrości. Nie wiem czemu tak. Świnki są trochę dzikie, a tutaj możemy tak ogarnąć sobie z tymi świnkami. Dobra. Kokonaty na razie wywalę, bo ich nie będę mógł i tak zjeść. Zjemy sobie coś innego.
Chciałbym maczetę mieć do tego. Nie no, zostawię na razie. Walić to. Dobra, musimy pozbierać więcej takich podstawowych składników. Na różne recipki. Źle to zabrzmiało. Nieważne. I wyruszamy dalej, bo nim nie można za długo zostawać na razie, bo się będą robił problemy. A ja nie chcę mieć minimum psychiki w pierwszych odcinkach. Strasznie nie lubię w tej grze mieć mało psychiki, nie wiem, dla mnie to jest takie straszne, jak gdzieś mi zejdzie do połowy, to już szybko jak najbardziej mogę, tylko to naprawiam. Okej, okay, tutaj podpływaliśmy przed chwilą i to nie jest nic ciekawego, co bym chciał zebrać. Tam nic nie będzie już. Mamy trochę trawki jeszcze, kamienie, ale są normalne. Więc na razie myślę, że 12 kamieni mi wystarczy. To jak i tak już mamy miejsce w ekwipunku przez nie zajęte, to czemu nie? Czemu by nie pozbierać więcej? Przy okazji flintów nie mieliśmy, no to widzicie. To był dobry pomysł jednak. To jest jakaś śmieszna woda, nie wiem czemu się wzięła tak na środku. No, trzeba znaleźć jakąś taką fajną w miarę wyspę, na której będzie można coś porobić, żeby tam było dużo biomów i żeby jakoś bardzo mocno nim nie musieć też podróżować, chociaż wiadomo, że na wodzie lepiej mu się żyje niż na lądzie, ale dobra, tyle wystarczy. Ale mimo wszystko gdzieś tam, wiecie, na jakimś obrzeżu byśmy chcieli dobudować sobie część, bo nie wszystkie rzeczy możemy robić na wodzie jeszcze. Mam nadzieję, że coś tam doprowadzają takiego, nie? Bo to jednak słabo. Jedz, jedz. Na przykład Mrowiz mi ostatnio pisał, że jeśli chciałbym mieć lodówki na wodzie, to mogę skorzystać z plecaków właśnie z tygryso rekina? Z rekina tygrysiego, po prostu mówmy tak jak zawsze mówię. Nie wiem czemu tak próbuję w tą stronę mówić. Dobra, płyńmy. Także to jest spoko opcja, no ale dalej brakuje nam garnków, więc no jakoś to będziemy musieli wymyślić. Jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Chcę otworzyć jak najwięcej tych skarbów, bo mogę znaleźć Walking Cane'a i wtedy byśmy szybciej to załatwili z tym bieganiem i tak dalej. Tu można też szybko jakieś armorki, jakieś bronie szybko takie fajne ogarnąć. Także czemu nie, popływajmy trochę. Takie dziwne dźwięki co chwilę są. Czekajcie. No teraz już nie słychać. Akurat ja chciałem wam pokazać, zawsze tak jest. To mi się chyba coś pomyliło. Aha, bo to miałem na dół płynąć. Dobra, na tą wyspę na razie nie będziemy wchodzić. W takim razie mamy ul. Dobra. Ale ja chcę jak najszybciej dopłynąć do tych wszystkich X-ów. Pozbierasz wszystkie skarby pirackie, po prostu jakie są w mojej okolicy. Bo może mi to po prostu ułatwić grę na początku. O, kormoran, dzień dobry. To też jest ta nowa właśnie rzecz z tego update'u. W ogóle nie wiem czy wiedzieliście, ale tu Shield Reactem zajmowało się inne studio niż... O, dzień dobry. Zajmowało się inne studio niż Clay Entertainment. Dopiero ostatni update oni wprowadzili, bo chyba Kapi coś takiego jakby... No szczerze mówiąc zrypało chyba tego Shield Reacta, bo... Wiele osób mówi, że no Shibregi nie przypadł bardzo do gustu. A ten update, który teraz właśnie dało Clay, jest naprawdę fajny. Taki, że można sobie wrócić, pograć i o wiele przyjemniej się grać. To ma jakiś taki większy sens właśnie, że można zbudować tą bazę na wodzie jakoś. Są te krokodoksa, nie psy i rekiny naraz. To jest spoko sprawa. Dobra, podpłyniemy od tamtej strony, bo ja muszę być od wody, żeby móc tam szczelić. Tu mamy dużego X-a. I piracką czapkę. Dobra, to jest kolejna piracka wyspa. No nie, sobie wysiądziemy, tylko najpierw podpłynę w tamto miejsce. Dobra, fajnie. Fajnie, że takie rzeczy się udaje znajdywać właśnie teraz. Powinno być więcej X-ów, tak szczerze. O, roły. Myślałem, że mi sanity trochę podniesie. No niedobrze, niedobrze. Okej, mamy? Będzie w zasięgu? Myślę, że tak. Dobra, udało się? Co my tu mamy ciekawego? C-trap. Chyba tego nie możemy włożyć. Dobra, mamy dabloniki. Dablony musimy oczywiście zbierać. Złota, nie mamy miejsca na złoto. No co wy. Dobra, zepsu tego miejsca, tak przez dłuższy czas nie będę miał jak zużyć. Co dalej? Walimy sobie Seychelle. Ale on śmiesznie mówi! Wow! Taki akordeon chyba. Chociaż nie wiem. Szczerze się nie znam za bardzo. Ale fajnie, podoba mi się. Chyba akordeon to był. Chodźcie, tu jest trupków. To jednak o tej wyspie mi mówcie, jak będziemy mieli gdzieś szukać bonshardów. Co tu jeszcze znajdziemy? Dobra, tutaj był ten X i czapka piracka, która podnosi mi chyba sanity, nie? Bo to jest top hat, tylko że jakiś shipwreckowy. Także fajnie by to było mieć. No bo jak widzicie, haha, wspaniale. Czemu sobie teraz tak wybrałem takie postacie, które mają takie dosyć ciężkie utrudnienia? Znaczy Woodleg jest spoko, naprawdę jest fajną postacią, tyle że no problem jest z tym sanity. A z Fishem sobie gramy wesami, u których jest w ogóle problem ze wszystkim, nie? Także może być ogólnie ciekawy. Dobra.
To mi nie podnosi sanity na razie. Dobra, to by tu wywalić liście. Tą wyspę już mam ogarniętą. Tu może jeszcze jakiegoś patyczka sobie zbiorę ze dwa. O, jest jeszcze dablonik, dobra. Dzięki patyki for help. Jakąś muszelkę. Dobranoc. Coś mywa. Dobra, zbieram te dablony, bo wiadomo, że z nich mogę sobie wykraftować parę rzeczy jeszcze tutaj. Bo ta postać na tym polega, że możemy właśnie sobie wędkę, znaczy łódkę. Czemu mówię wędkę? Łódkę możemy sobie zrobić z dablonów. Tą czapkę możemy sobie zrobić z dablonów. Tam dokładnie, tą Lucky Hat. Dobra, uciekamy. Stąd. Nie było mnie. Tylko czekajcie, czy ja mogę teraz stąd uciec? No niby tak, tam mamy trawę, to sobie tam najwyżej rozbiję jakieś ognisko. Rozpalę, nie rozbiję. Rozbić to może na przykład te pieletonki. Ja mogę to zrobić tym nawet. Łódką. Z tego co wiem, to też mogę to zrobić z homarami. Muszę się nauczyć unikać tego. Mamy homara, jak fajnie, nie? Czyli u niego z jedzeniem takiego właśnie fajnego nie będzie problemu. Bo wszystko praktycznie można zabić tutaj. Gdzieś tam tokwisze jak są, czy coś jakiego, to jest bardzo ciężko je złapać, trafić, zabić. O, no tak sobie tu po prostu stoimy kulturalnie i strzelamy potem. Ja tam dopłynę. Fajnie, ja tam dopłynąć. Raczej dam radę, dobra. No tam strzelasz. W ogóle nie widziałem jeszcze Rainbow Jellyfisha na tym świecie. Nie chcę tego zjadać, bo wiem, że to dobre jest. Można z tego gotować coś, chociaż na razie tak nie mamy jak za bardzo, więc... Trochę tutaj jedzonka jeszcze, ale sanity jak leci. Cudownie. Dobra, tam są dwa te... iksiki. Ale ha, no tak, one są za daleko od lądu. Tutaj już trzeba będzie odkryć na przykład sobie łopatkę. Bo patrzcie. No, to już jest problem. Ale to nic. Przepierzmy sobie homara może. Ciekawie. Dobra, tak średnio nam to dużo daje. To nam daje trochę healtha, to nie będę tego na razie robił. Patrzcie, już mamy sanity jak obniżone. Jak najszybciej trzeba znaleźć jakiś wyciek ropy. Znaczy nie ropy, tylko tego tar. Co to było? Już znowu zapomniałem. Smoła chyba. Jak najszybciej trzeba znaleźć wyciek smoły i porobić sobie tą bazę tak na wodzie bardziej. Jeden tar ekstraktor by się przydał. Nie jesteśmy praktycznie w stanie już sobie ogarnąć to wszystko, bo z niego dosyć dużo leci tego taru. To jest spoko sprawą w sumie. W sumie tu mamy kamień. Moglibyśmy tutaj więcej trawy pozbierać i chyba stąd mykamy. No, bo tu nie ma jak za bardzo ogarnąć sobie tego. Że może być problem. Kurde. Tutaj możemy podpłynąć, tam widzę, że jeszcze mamy chyba albo dżungla to była, albo ten świat z tymi bawołami, znaczy świat, biomek z bawołami, te podmokłe tereny. Ale chyba tam były też krzaczki, więc to raczej będzie dżungla. Tak nie idzie się przyjrzeć do końca. Dobra. Cyk, 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 cyk. Panie pirat. Ale spada. To chyba się szybciej pływa, nie pamiętam, bo w Shipwreck to tak... Tak sobie pogrywałem. Że może być, ale bez przesady. Dobra, puśćcie mnie już. Muszę kwiatki pozbierać. Czy my chcemy te grzybki stąd powyzbierać? Chyba tak. Przynajmniej po części, nie? O, zacineczka typowa. Dobra. Pozbieramy sobie trochę tych grzybków, pozbieramy sobie trochę... Aha, nie ma miejsca, dobra, super. Pozbieramy sobie trochę kwiatków. Dobra, wywalę to. Wiem, że to jest jedzenie, ale niestety psyki jeszcze bardziej obniżać, bo... Widzicie, jaka jest sytuacja. Tu. Więcej grzybeczków. Może jakoś mandragorę w ogóle znajdziemy. Tu już jest ląd, znaczy woda. Co ja gadam? Onomatopeja. Tu jakiś kamień. Amulet. Kamieni na razie wystarczy. Dobra, niby mogę sobie podnieść teraz psychikę. A, tego już nie zbieram. Wiecie co, obejdziemy jeszcze tą mapkę kawałeczek. Tą wysepeczkę. O! Znalezione. Fajnie, fajnie. Mamy rybki jakieś, okej. Okay. Bawołów jeszcze nie widzę, bo może są gdzieś dalej. I tu są pszczółki. Tu jest drugi skarb. Ale do tych skarbów się na razie nie dobierzemy. No za daleko są po prostu. Może stąd bym jeszcze jakoś trafił, ale nie sądzę. Chyba nie. Chyba bym nie dał rady.
Wiecie, zasięg też jest ograniczony, nie? Dobra, kawałeczek. Za dużo nie będę stąd zbierał, bo wiadomo, my jesteśmy takimi troszkę nomadami na razie. Musimy podróżować, dopóki nie znajdziemy takiej wymarzonej miejscówki. A pod Woodlexa może być ciężko, szczerze. Więc nie będę zbierał stąd za dużo tych roślinek i tak dalej, tego jedzenia, bo to się jeszcze przyda na pewno. Kiedyś może tu wstąpimy, jak będziemy mieli taką kryzysową sytuację i to nam uratuje tą sytuację właśnie. Okej, okay, jeszcze tu kawałeczek i tyle. To płyniemy. Jak będę na łódce, to teraz mi to będzie podnosiło psychikę. Ale to szybko schodzi! La 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 la. Nie? O, podnosi, dobra. To tutaj tak ogarnięte jest w miarę. Odpłyniemy z tamtej strony, bo tam są bawołki, prawdopodobnie. Znaczy właśnie chcę zobaczyć, czy są, czy ich nie ma. No jeśli będą, to spoko, jeśli nie, no to przeżyję, bo może jeszcze się gdzieś znajdą. One jakoś tak bardzo wymagane też nie są, bo akurat Woodlexem to jedzenie jest dosyć łatwo zdobyć, jak widzieliście przed chwilą. Po prostu czyk, szczelamy, sprawa załatwiona. Tylko czy mogę na przykład muszelki? Da, unik. Nie, muszelek nie mogę. Dobra. To było takie w miarę obvious, bo one gdzieś tam sobie leżą na dnie. Aha, taka pojedyncza sobie tutaj jest rawka. Właściwie to nie rawka, tylko po prostu jest ławica rybek. Przepłyńmy się przez to miejsce i chyba chociaż to jest jeszcze dżungla, dobra. Sprawdzę, czy nie trafię może tam. Nie no, nie ma szans, to jest za daleko, za bardzo. I to jest taki mały przesmyczek przez to. I po drugiej stronie jest dżungla, okej. Okay. Dobra, no to bawołów raczej nie będzie. Raczej na 100%. Dobra, zobaczymy, co tu jest. Może jakiś, nie wiem, fajna maszynka na przykład do pieniążków. Nie, taka malutka wysepka po prostu. No dobra, tu już jest takie całkiem spoko miejsce, bo tam widzicie, mamy trawę. No. Mamy trawę. Mamy to bagno. Tu jakieś drzewo jeszcze jest? A nie, to są chyba wodorosty. Tak, to są wodorosty. Tu mamy dżunglę, czyli tu gdzieś byśmy się mogli osiedlić nawet. Ale... No zobaczymy, jeszcze popływamy, bo to nie tak, wiecie, nie polega na tym, żeby w trzecim dniu nawet się osiedlić właśnie, tylko... No tym Woodlexem jednak trzeba trochę popływać, żeby coś zobaczyć. Tak myślę. Co to było, małpy gdzieś są? Nie widziałem, żeby to były. Dziwna sytuacja. Dobra, mapka jeszcze raz, zobaczmy, gdzie my płyniemy. Teraz spróbujmy tam podpłynąć i to pyknąć. Może tam będzie ten do biegania. O, roje kolejne, siema. Mamy skarb. To jest chyba też możliwe, że jak to podniesiemy, to będzie to, co już widzieliśmy. Nie drobio, to chcę przeczytać. Chwila. Nie mogłem przeczytać. O, to jest bardzo daleko. Dobra, to dropniemy. Ale on wolno to pływa, boziu. Panie żeglarz, weź pan szybciej. Cyk. Dobra. Nie no, i tak ta łódka jest bardzo OP. OP, OP, naprawdę. Możemy sobie strzelać w nieskończoność. Jest wytrzymała z tego, co widzę, dosyć. Tu na start możemy ją sobie naprawić tam praktycznie za darmo, bo wystarczy zrobić młotek i mamy gotowe z głowy, nie? Ale strasznie wolno się nią pływa. Plus nie można tutaj nic złożyć, nie można zamienić żagla i tak dalej. Będzie taka bardziej bojowa łódka do zadań specjalnych, nie? Pirat do zadań specjalnych. Dobra, to jeszcze chyba trochę wyżej było. Tak, bo to jest ta wyspa startowa. Ale podpłynę tędy, żeby jakoś zużyć sobie to. Że tu są fale. Tam jest wybuch. Zrobimy wybuch? Nie, no nie robimy wybuch. Nie ten kanał, żeby dymy były. O, cmentarzysko jakieś. Jest skrzynka. Skrzyneczka da nam łopatę. Dobra, ta łopata się może przydać, tak szczerze. Rainbow Jellyfish. Zabijemy go sobie. Zjemy i będziemy świecić. Patrzcie. Krokodox! Chwila. Dobra. Nie dam rady chyba tak go zabić. Dobra, trafiłem go. Ucieczka.
Trafiłem go przynajmniej, okej. Ale ciężko jest tak, bo one są bardzo blisko. A łopata przyda nam się dlatego? Tam widzę butelkę, ale nie wiem, czy jest z wiadomością. Jest z wiadomością. Dobra. Trafiony. O, i spalony, myk. Cooked monster mi, dobra, to tego nie chcę. To się wydaje też być całkiem spoko miejsce. Patrzcie, mamy dżunglę, mamy ten biomek. Ten biomek jest naprawdę przyjemny. Dobra, tylko ja nie wiem, na ile my świecimy. Tam jest łódka w ogóle jaka, zielona jest normalna, więc... Kiedy, no, tak długo my świecimy, bo nie chcę sobie umrzeć, nie? Dobra, najwyżej pochodnie zrobimy. Ale już się chyba kończy nam to świecenie. Nie wiem, zobaczymy. Wąż. A tu są małpy. To nie jest fajna opcja. No, małpy są opiszone, niemiłe. Patrzcie, to nam daje trochę tego światła, ale tak dla pewności będę trzymał rękę na torczu. Bo się obawiam, ale patrzcie, jak fajnie zmienia to kolory. Super to wygląda. Chyba to zanika. Dobra, zaniknęło nam to tak. Z racji, że nie chcę bardzo obniżać sobie psychiki, wzejdziemy na ląd dopiero w dzień. Patrzcie, on może pływać z tą pochodnią. Wow, opi, opi. Opłynę sobie tu kawałeczek jeszcze. Dobra. No tu są małpy, ale małpy zawsze jakoś można, wiecie, powysadzać kulturalnie. Tu mamy jeszcze jakiś biomek, co to jest? To jest chyba bagienko. Znaczy to podmokły teren, nie bagno, bo bagno tutaj się różni trochę, nie? To też fajnie. Jest kupa, czyli są bawoły, dobra. Oj, to jest, wygląda na spoko wyspę, tylko się małp trzeba pozbyć. A na to jest pewien prosty sposób, mianowicie armata, nie? Ale to jeszcze nie teraz. Dobra, daj mi tą pochodnię, może się jeszcze przyda. Tak, wiem, że mogłem to lepiej skorzystać, ale nie miałem czasu. Nie chcę, żeby tutaj się wszystko popaliło, bo jeśli w to uderzy, to się może spalić, nie? A te małpy są tutaj 3 albo 4 gniazda, z tego co widzę po mapce. Więc nie jest tak źle, jakoś to można wykurzyć ewentualnie, no mamy dostęp do kilku fajnych biomów. Mamy Spyglassa drugiego. Top Hata, który nam podnosi psychikę. Sobie zostawimy to na razie, dablony. Liny bardzo chętnie bym przygarnął, tylko zamiast czego? No, zamiast tego... Maczetta. Patrzcie, w ogóle gdzieś to musi być trupek, bo sobie zaiwania małpa w Top Hacie. Znaczy nie w Top Hacie, tylko w tym śmiesznym czapku z trawy. O, nie wiem co zamienić i stoję na lądzie, a psychika mi spada. Szybko. Szybko, wszystko potrzebuję, no. Ja. No bo tylko nie mogę się zdecydować. Dobra, nie potrzebuję tego na razie po prostu. Tak zróbmy. Za to potrzebuję Mikilofu. Hey, wake up. Kim on jest? You were moved. Proszę przestać. Debilu. Zoku się bawi na tym spiku. Weźcie sobie siekierę, weźcie małpki. Ja tylko chcę golda. Bo gold mi potrzebny, tutaj mamy w ogóle drzewo dziwne, też trzeba pamiętać. Fajna jest ta muzyka akurat. To z Shipwrecka, chyba nie mówiłem nigdy, że mi się podoba nawet, ale jest okej. Okay. To, że jest częstsza, jest fajne na pewno. Dobra, co wy tu macie ciekawego? Mandragora jest. Weźcie mi jej, nie zabiję jeszcze, nawet dwie są mandragory. O, to jest kamień do ożywienia. Dobra. A, gość, mam cię. Chwila. Co ja teraz wywalę? Dobra, tego torcza nie potrzebuję, powiedzmy. Dobra, mamy dwie mandragory, mamy kamień do ożywienia. Tu jest więcej małp niestety. Nie. To są takie śmietnikusy. Niedobre brudasy jedne. Radzieje złodzieje, że po prostu się z nimi żyć nie da. Dobra, mam tu kolejne złoto. Nie no, ich challenge stąd wykurzy, jeśli będziemy tu chcieli mieszkać, ale miejsce jest ok, bo patrzcie, koło bazy praktycznie mielibyśmy kamień ożywienia. Gdybyśmy umarli, to pojawiamy się w miejscu, gdzie jest nasza baza i jesteśmy w stanie sobie jakoś to odnowić. Plus jest kamienny biom. Albo kamienna część taka, wiecie, tam są różne rzeczy na tych kamiennych biomach, często na przykład jakaś tam pseudobaza opuszczona przez jakiegoś innego rozbitka, który już był na tym świecie. No ale nie, chyba nie, to będzie zwyczajny biom raczej. Tyle, że no ja na lądzie podróżować, znaczy przebywać za bardzo nie mogę na lądzie. Podróżować to oczywiście bardzo chętnie. Flinty mi kradną, co mi flintów najbardziej brakuje. To są cholerne. Nie powiem co.
Dobra, na razie tyle wystarczy. W takim razie to za tym zdecydował brak Killoffa. Dobra. Szkoda, że z tych skarbów nie udało się jakieś tam właśnie laski do biegania zdobyć. Może gdzieś jest ukryta. Dobra, przebrnijmy tu jeszcze kawałeczek przez ten biom. Ale śmiesznie brzmi znowu. Jakbyśmy po gąbce chodzili. Bo tak coś wciskali w tą gąbkę. Dobra, okrążę sobie tą wyspę tak po prostu, żeby zobaczyć, jaka ona jest. Mamy piasek. Też fajnie, patrzcie, kamyczków trochę. No i to jest spoko, to jest fajne miejsce, tylko te małpy trzeba tak. O, i tu jeszcze kawałek tego biomu. No patrzcie, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć biomów. Może w środku jeszcze mnie ktoś zaskoczy z jakimś innym. Ale naprawdę fajne miejsce, no tylko tych małp trzeba się pospyć. Eksterminacja jakaś pójdzie, nie? Obawiam się, że podpalimy cały las przez to. Cała wyspa pójdzie się, no. No ale z tymi małpami pójdzie na to samo, bo nie ma szans, żebym tu mieszkał, kiedy one tu są. Tu są. Dobra, to wracamy na łódeczkę. No ale przydałoby się już naprawdę osiedlić gdzieś, tak po części przynajmniej, bo brakuje mi strasznie miejsca w ekwipunku. Przydałoby się część rzeczy zostawić, część rzeczy zabrać, część rzeczy zjeść. A za bardzo nie ma gdzie na razie. Cholernie małpy. Dobra. Nie w tą stronę miałem łódkę. To lecimy, jeszcze sobie wezmę tego kwiatka, żeby trochę psyki podnieść. Jeszcze tego kwiatka po drodze. To są takie dziwne ścinki co jakiś czas. Mamy skrzynkę w sumie. Gdybym miał to zostać, to mógłbym sobie zostawić tutaj parę rzeczy. Tak jak na przykład złoto, nie, złoto może jednak nie. Liny, tą czapkę byśmy sobie zostawili, spyglasa na razie sobie zostawię u siebie. Młotek nie, kamienie nie. Może pieniądze. Dobra. Płyńmy. Najpierw sobie jeszcze zjem coś. Robi się już wieczór, więc za bardzo też płynąć nie powinienem. Ale też powinienem skończyć odcinek, więc tutaj ten odcinek skończę. W następnym odcinku zdecydujemy, gdzie będziemy teraz się zmierzać, gdzie będziemy my zmierzać teraz. No widzicie, muszę się nauczyć znowu mówić. Także piszcie, czy wam się podobało, czy chcecie widzieć więcej tych odcinków, bo jeśli nie, to ja sobie po prostu tak sam pogram. Ale nagrywać też mogę, jeśli wam się podoba to. Piszcie po prostu, nie? No i jakieś tam rady, bo tam mniej więcej wiem, o co chodzi, ale zawsze coś możecie napisać, najwyżej na was nakrzyczę, że już to wiem. No, to pa, pa.